Monika Andrzejczak, dobry wieczór. Jutro ma być więcej słońca niż dzisiaj, ale chłodno, maksymalnie od 14 do 17 stopni. Ciepło z ostatnich dni zostało wypchnięte na wschód kontynentu. Kijów jutro będzie jedną z najcieplejszych europejskich stolic. Tam 25 stopni, tyle samo co w Rzymie. Niewiele więcej w Madrycie, tylko w Atenach 30. Natomiast od północy i zachodu wyraźnie chłodniej, przy czym deszczu nie widać. Za to w Polsce może najmocniej padać, ale tylko na Podkarpaciu. Chmury z deszczem jeszcze będą na wschodzie i nad województwem małopolskim. Padać ma przelotnie. To będzie chłodna noc z temperaturą od 6 stopni na zachodzie do 9 przy wschodniej granicy. Na zachodzie mniej chmur, ale za to tam będą się tworzyć mgły, a to znaczy, że wiatr będzie słaby, najwyżej umiarkowany i już nie południowy, tylko na ogół zachodni, stąd to ochłodzenie. Jutro mocniej powieje nad morzem. W piątek pogodnie, w weekend będzie czasami padać i nadal ma być chłodno, za to od wtorku znów może być cieplej, około 22 stopni. Dobranoc.